dzisiaj montujemy osłonę. Gdzieś długo leżała w magazynie, bo się zakurzyła, widać ostro. Osłona Bizon 5056 32062. To jest ta osłona jednocześnie łącznikiem, żeby to tak nie tańcowało. W sumie to nic nadzwyczajnego nie jest, kawałek blachy wygiętej. Tylko te motylki tutaj, które drugą osłonę trzymają. I ta sprzączka, to dzięki temu to jest trochę droższa osłona niż kawałek blachy. Czy trafiłeś? No jest. Tylko żeby tutaj targaniec nie uderzył, to nie uderzy, nie? Nie, dobrze. No to tak jak jest fabrycznie, to tak wiercicie. No, możesz wiercić, po to żeś przykręcał. Mamy też wymienione tutaj coś, co było uszkodzone. Łożyska. To jest dźwignia. Teraz nie ma luzu, więc elegancko. Niebieski kolor. Kombajn nabiera niebieskich barw. Indeksu 50-57, co najważniejsze. Nie widzą ze 0,40, tak jak tu 50-40. Zazgrzytało. Większe bierko. A co za podkładki? To do bizona? Dlaczego to jest? Nie wiem, jeśli zgadza się. To pan to robił? Ładne. Gruby materiał. To dawno było zrobione. Nie. To się czemka jest też, nie? Dorabiamy tutaj uchwyt do tej osłony, bo był połamany. Gdzie jest ten połamany uchwyt? Coś tam leży, nie? W ogóle go tu nie było, ja tu przyniosłem taki połamany na wzór. No tak wyglądał ten. To jest oryginał. Według oryginału zrobiliśmy drugi. Tu blacha jest trójka. To tak. Panie Andrzeju, jak te wały? Po sezonie dopiero. Będziemy wymieniać wał. To jest, który był, rzemiosło. Ten jest fabryczny, stary wał. Zobaczymy. Był sprawdzany, że niby prosty, ale to wszystko będziemy weryfikować dopiero. Nabijamy wał. Na swoje miejsce. Może jeszcze troszkę, co? No myślę, że chyba jeszcze. Tylko to by trochę niebezpiecznie. To jest sosny, nie? Tak. No i dobra, chyba już tak. Czekaj. Już wpadło za ten. Dzisiaj wielkie naprawy w bizonie miodowym. No powiem, że po tym pierwszym etapie żniw mamy tak wymienione. Cepy, wał mocarni, rzemiosło. Tutaj brakuje w ogóle całego skrzydła od tego tutaj tego włazu do mocarni. Co tutaj dalej? No mamy założoną piękną nową dźwignię niebieską bez tego łącznika, co prawda. No ale jak tu żeśmy zaczęli grzebać, chcieliśmy założyć ten tutaj łącznik, tą osłonę. O tą nową osłonkę piękną, która to wszystko by nam tutaj scaliła w całość, żeby to nie tańcowało. Okazało się, że tak, że rurka jest do wymiany, że ledwo zipi. Tam gdzieś jakieś rurki trzeba będzie, te ósemki rurki z tymi nakrętkami i pierścieniami zacinającymi, wszystko nowe pokupować. Ale jak tu żeśmy zaczęli rozbierać, to się okazało, że kolejne rzeczy są niesprawne. Już zdążyło popękać nam tutaj mocowanie tego całego tutaj regulacji tej, gdzie to wszystko się trzyma, tego regulatora obrotów nagarniacza. Tu mamy połamane całe te kątowniki, wycinamy tutaj z tej kostki. Tu przy tym spawaniu też trzeba będzie uważać, nie wiem, czy tego nie odkręcić w ogóle, no bo tej części nowej nie kupić, żeby tu nie przegrać w ogóle tego tłoczyska w środku, bo to się widzę da odkręcić. Ciekawe, czy tego się nie da kupić. To chyba się da kupić. Ta część.
Zaraz tu zobaczymy, czy tego się nie da kupić. Kolejna rzecz. W bizonie mamy tak. Wyważony statycznie wałmocarnie, żeśmy ponad kilogram odważników wyrzucili. Wałmocarnie już się pięknie obraca. Bęben mocarni cały się. Mamy bęben wyważony statycznie. Się nic nie dzieje, bo mamy wstawiony piękny nowy wał. Piękny używany nowy wał, ale ze stali T45, C45. Tu mamy sprawdzony wał, czy nie ma bicia. Bicie dopuszczalne jest 0,2 mm, my mamy tutaj 0,15. Było to wszystko weryfikowane. Są nowe łożyska, oczywiście 6309 C3 firmy FAG. Z tej strony podobna sytuacja. Mamy już tutaj poskręcane. Tu w ogóle jest trochę problemów było, bo okazuje się, że ta obudowa łożyska w ogóle jest, no kłopot z nią był taki, że trzeba było popodkładać, tutaj było podkładki, gdyż ktoś, kto tutaj to wszystko przykręcił, no można by było tu poszlifować szlifierką i to ścienić. Może by to było też dobre, żeby tych podkładek nie dawać, bo ktoś to krzywo to wszystko pospawał, tej powierzchni nie ma. Nie wygląda to zbyt ciekawie w tym kombajnie. No tutaj po prostu było wyrwane gdzieś tutaj, popękało ten cały kadłub mocarni, ale żeśmy to jakoś dali radę zrobić. Będzie może dobrze. No i tak to jeszcze tutaj mamy trochę tej pracy przez to przy tym kombajnie, bo te fartuchy też są beznadziejne. No przyszły fartuchy to naprawdę tak cieniuteńkie, ten tu jeszcze jest stary fartuch, ale oni, te nowe fartuchy co przyszły, to są tak cieniutkie, że one aż z rąk wypływają. Zaraz pokażę może. Tutaj są te nowe fartuchy, one są z takiej gumy, no ja nie wiem, tak elastycznej gumy, że one no płyną. Ta guma aż płynie, ma się wrażenie. Bardzo cieniuteńka guma. Nawet jak jest gruba, to ona jest taka jakaś. Te stare fartuchy są jednak sztywne, porządne, a te